rozszerzone więzienie policyjne Radogosz. W nocy z 17 na 18 stycznia Niemcy ostatecznie postanowili zlikwidować w zbrodniczy sposób więzienie. Zrobili coś poprzednio, coś podobnego w Płocku, natomiast w Łodzi około 1500 osób zostało w sposób straszny zamordowanych. Początkowo zaczęli strzelać do więźniów, ale więźniowie w takim desperackim oporze zaczęli wyrywać cegły z murów, pryczami rozbierać prycze i tym wszystkim po prostu z determinacją zaczęli bronić życia. Wobec tego wycofali się i więzienie zostało przez nich podpalone. Prawdopodobnie to było przygotowane, bo przecież musieli zgromadzić ten materiał. Łatwopalny był sam materiał naokoło, dlatego że to były prycze. To była dawna fabryka, więc to wszystko było takie przetłuszczone i więzienie zaczęło płonąć. Tragedia tych ludzi była straszna, dlatego że usiłowali się ratować, no jedynym miejscem, na którym wydawało im się, że się uratują, był dach. Wobec tego starali się ratować na tym dachu. Za murem dosłownie był ogród. Za murem więzienia był ogrodnik i był ogród. Niektórzy starali się skakać w kierunku tego ogrodu, sądząc, że te 6 czy 7 metrów przeskoczą. To oczywiście im się nie udało, dlatego że więzienie było cały czas ostrzeliwane, także nie dosyć, że to więzienie płonęło. Jeszcze było ostrzeliwane zarówno z karabinów zwykłych, jak i karabinów maszynowych tej załogi i dodatkowego oddziału, który przybył na Radogosz, żeby tych więźniów mordować. Dlatego działy się okropne sceny. Uratowało się kilka osób dosłownie pod ciałami innych kolegów. Przez wiele lat przyjeżdżał jeden z tych, którzy właśnie w ten sposób, z Łęczycy, taki pan, który uratował się właśnie pod ciałami kolegów. Kilku uratowało się w takim zbiorniku wodnym na ostatnim piętrze. Ogółem szacuje się, że tych więźniów od 20, no najwyżej około 30 więźniów się uratowało. Oni później po wojnie czasami się zgłaszali do naszego muzeum. Dlaczego Niemcy w ten zbrodniczy sposób zlikwidowali to więzienie, zastanawiano się wielokrotnie. Czy wynikało to po prostu z jakiegoś bestialstwa, czy wynikało z jakiejś zatarcia śladów. No w każdym bądź razie zareagował na to właściwie jeden z wykonawców, niejaki Norquist, który po przybyciu po tej zbrodni rozerwał się granatem, zostawiając taki list, że on dla takich Niemiec to nie będzie służył, no bo to ta zbrodnia już przerosła wszystko to, co do tej pory się stało i razem z żoną zginął po dokonaniu tej zbrodni. Zbrodnia była tak straszna, że tutaj miejscowa ludność ona przesłoniła właściwie całą martyrologię tutaj społeczeństwa całego Łodzi i przez wiele lat była symbolem morderstwa w całej środkowej Polsce, bo rzeczywiście te kilka godzin przed wyzwoleniem, bo to 18 stycznia więzienie zakończyło płonąć i dosłownie zgliszcza, kiedy Armia Czerwona 19 wkroczyła do Łodzi, nawet sfilmowano ten Radogosz i mamy taki dokumentalny film, kiedy jeszcze tlą się ciała, zwęglone ciała tych więźniów na dziedzińcu Radogoszcza. Także zbrodnia odcisnęła się tu ogromnym piętnem na całych dziejach Łodzi. Tak, zginęło co najmniej właśnie 1500 osób.